Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Zaczynam od razu od nagłówków prasowych i z różnych portali internetowych, które głosiły, że dziennikarze kontra roboty, kto będzie kierował naszymi wiadomościami. Kosmopolitan na okładce wrzucił Sofię, robota, który jest pierwszym robotem z obywatelstwem. Daily Mail pisał, roboty ukradną 15 milionów naszych miejsc pracy. The Time pisał o rewolucji robotów i całkiem niedawno Guardian pisał, szefowie przyspieszają automatyzację, gdy wirus trzyma ich pracowników w domach. W podobnym tonie The New York Times pisał o tym, że pandemia przyspiesza automatyzację. Być może jest tak, że w świetle tych wszystkich informacji, które znajdujemy dzisiaj w internecie, o których się mówi, być może wcale nie głupie byłoby przemyślenie takiej strategii, którą mieli luddyści, mieszkańcy Wielkiej Brytanii na początku XIX wieku, którzy z młotami ruszyli na Krosna, żeby je niszczyć, bo one będą im odbierały pracę. Być może tym razem rzeczywiście jest tak, że ta robotyzacja będzie nam tą pracę odbierała. I szanowni Państwo, być może Państwo spotkali się również z takimi listami zawodów zagrożonymi wyginięciem z powodu sztucznej inteligencji. Już takich negatywnych informacji w tym kontekście pojawia się dosyć dużo, dlatego tym trudniej mi jest, jakby czy niezręcznie mi jest uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu, bo reprezentuję organizację, która nazywa się Hub for Industry, to Digital Innovation Hub dla Przemysłu 4.0, czyli takie stowarzyszenie czy takie konsorcjum, które chce promować nowe technologie i robotyzację w przemyśle. Więc jakby zupełnie w kontrze do tych wszystkich negatywnych materiałów prasowych, które przed chwileczką przytoczyłem. Wiem, że tu jakieś takie różne hasła marketingowe wymyślane głównie przez Komisję Europejską, bo Digital Innovation Hub to taki stosunkowo nowy pomysł Komisji Europejskiej na to, żeby w regionach w całej Europie powstawały takie centra, takie stowarzyszenia, które pomagają małym i średnim przedsiębiorcom się cyfryzować, przechodzić transformację cyfrową. I akurat w Krakowie, ja jestem przedstawicielem Krakowskiego Parku Technologicznego, powołaliśmy takie centrum, ale skupione na firmach produkcyjnych, na firmach przemysłowych, stąd nie tylko mówimy o transformacji cyfrowej, ale szerzej o przemyśle 4.0. Ale gdy Państwo przeszukają sobie te dichy w Europie, to zobaczycie, że pojawiają się w bardzo różnych tematach i zachęcam, bo rzeczywiście to temat taki rosnący. To nasze konsorcjum jest dosyć takie różnorodne, mamy i firmy prywatne, i uczelnie, i NGOsy i w ten sposób staramy się budować właśnie to wsparcie dla firm, żeby się robotyzowały i cyfryzowały. No i znowu, w świetle tych wszystkich materiałów prasowych, które wcześniej pokazałem, tych doniesień, tych obaw, które wcale nie są takie nieuzasadnione, to chciałbym pokazać kontekst, dlaczego to jednak robimy. Po pierwsze, liczba robotów przemysłowych na świecie rośnie rzeczywiście, ale nie rośnie wcale w takim drastycznym, szybkim tempie, jakby mogło nam się wydawać. Dzisiaj niecałe 3 miliony robotów przemysłowych działa w fabrykach na całym świecie i te liczby oczywiście sukcesywnie rosną, ale to nie są jakieś przyrosty, które powodują jakieś wielokrotne zwiększenie się liczby robotów. Ktoś mógłby mieć wrażenie, że Polska znajduje się w czołówce tych krajów robotyzujących się, bo rzeczywiście trafiliśmy na listę top 15 rynków robotyzacji na świecie w roku 2019. Niestety takich nowszych danych nie mamy. Więc Polska była na liście top 15, ale gdy się przyjrzymy, to zobaczymy, że ranking ten dotyczy nowych robotów zainstalowanych w przemyśle w danym roku. I w Polsce zainstalowano tych robotów nowych 2600. To nie jest dużo, zwłaszcza jeśli zobaczymy, że dokładnie tyle samo zainstalowano w Czechach. Republika Czeska jest znacznie mniejsza od Polski, a dokładnie tyle samo robotów zainstalowano w tym kraju. W Niemczech zainstalowano ich 20 tysięcy w ciągu roku, we Włoszech 11 tysięcy, no nie wspominam o Chinach czy Japonii, które są zupełnie tutaj tak zwanymi outlierami, tak? Nie pasują do całego obrazka, bo są zrobotyzowane wyjątkowo. Więc Polska wcale aż takim dobrym krajem nie jest i tą miarą, którą powinniśmy stosować, żeby zobaczyć, jaka jest kondycja robotyzacji, w Polsce jest gęstość robotyzacji, czyli ilość robotów, czy liczba robotów przemysłowych na 10 tysięcy pracowników w przemyśle. I gdy Państwo spojrzą na ten wykres, zobaczą, że Singapur czy Korea Południowa, no to są liczby 900-800 robotów na 10 tysięcy pracowników. Średnia dla całego świata to jest 113 robotów.
No i tutaj Japonia, Niemcy to jest 350, są wyraźnie odstają od tej średniej. Później mamy dużo krajów takich europejskich rozwiniętych, Szwecja, Dania, Holandia, Włochy. Mamy też naszych sąsiadów, na przykład Słowaków, mamy też kraje takie jak Słowenia. Zaraz tutaj na kolejnych miejscach byłyby Czechy i Węgry, które też sobie świetnie w tym zakresie radzą. Macie Państwo jeszcze kilka sekund, żeby zgadnąć, jaka jest ta wysokość wskaźnika robotyzacji w Polsce. Patrząc na te liczby, które są tutaj, proszę, by każdy w głowie jakąś szybko taką liczbę obrał. Szanowni Państwo, w Polsce ten wskaźnik wynosi 46. Powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy na szarym końcu robotyzacji w przemyśle. Nasz przemysł świetnie sobie radzi, jest konkurencyjny i się rozwija, ale rozwijał się głównie dzięki ciężkiej pracy i niskim kosztom pracy pracowników. Musimy zwiększyć produktywność w przemyśle i tym sposobem na zwiększenie produktywności w przemyśle jest właśnie między innymi automatyzacja i robotyzacja. Więc jeżeli w ogóle jest jakiś powód do bicia na alarm, to w Polsce raczej nie z powodu tego, że roboty przejmują nam nasze prace, ale rzeczywiście mamy powód do bicia na alarm w Polsce. I to jest demografia. Zrobiłem sobie przez weekend takie krótkie ćwiczenie, sprawdziłem, jak Polska będzie wyglądała, gdy moje dzieci będą w moim wieku mniej więcej, czyli za 30 lat. Po pierwsze, populacja Polski spadnie z 38 do 33 milionów ludzi. Po drugie, patrzyłem na to, ile będzie osób w tym wieku aktywności zawodowej, czyli od 25 do 65 roku życia. No i widzicie Państwo, że te osoby w wieku tym produkcyjnym będą już stanowiły mniejszość populacji Polski w roku 2051. Taką oto przyszłość widzę dla swoich dzieci. I te dane nie są zupełnie takie abstrakcyjne, one nie są wyssane z palca, bo te akurat roczniki zaznaczone przeze mnie na niebiesko, one wszystkie się już zdążyły urodzić, to są faktyczne urodzenia, które odnotowaliśmy. Jedyne, co może być jeszcze tutaj zmienną, to jest kwestia emigracji czy oczekiwanej długości życia. To się może zmienić, ale jeśli chodzi o liczbę urodzeń, to niestety tutaj już lepiej w tym niebieskim pasie nie będzie. Jak popatrzymy na liczby bezwzględne, to wtedy nagle sobie uświadamiamy sobie ciekawą rzecz. Dzisiaj mamy 21 milionów osób w tym wieku produkcyjnym. Oczywiście nie wszyscy są aktywni zawodowo, ale jednak taki jest rozmiar populacji w tym wieku. A za 30 lat będziemy mieli tych osób tylko 15 milionów w naszym kraju. Więc Polska, jeśli w ogóle stoi przed jakimś wyzwaniem związanym z tymi miejscami pracy, to upraszczam teraz mocno, ale raczej stoimy przed wyzwaniem, które 6 milionów miejsc pracy możemy zlikwidować w taki sposób, żeby nie zmniejszyło to naszych zdolności produkcyjnych, naszych możliwości konsumpcyjnych, dostępu do dóbr i usług w Polsce, czyli żeby nasz komfort życia i jakość życia nasza nie spadła, które 6 milionów prac możemy zlikwidować, a nie których musimy bronić. Jakby bardzo upraszczam, ale jednak jest to wielkie wyzwanie. Tutaj na pewno jest powód do bicia na alarm. Kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to taka trochę osobista wstawka. W 2004 roku, gdy zdawałem maturę i wybierałem studia, nauczyciele oczywiście mówili, wybieraj mądrze, to jest ten moment, gdy wybierasz swoją karierę zawodową, to jest ten moment, w którym musicie zastanowić się, kim chcecie być. W 2004 roku nie istniał Facebook, nie istniał Gmail, nie istniał YouTube, Spotify, nie było iPadów, nie było Instagrama i wielu, wielu innych technologii, które gdy kończyliśmy studia, były ważnym elementem, a czasami kluczowym elementem pracy, którą podejmowałem ja lub moje koleżanki i koledzy. Jak w nagłówku tego slajdu, mnóstwo zawodów, które podejmą dzisiejsi licealiści, jeszcze nie istnieją. Łatwo jest bić na alarm, oto roboty zabierają nam jakieś miejsca pracy, ponieważ jesteśmy w stanie te miejsca pracy zobaczyć, naocznie je policzyć. Dużo trudniej jest antycypować to, że nowe miejsca pracy powstaną, że ten rozwój i zmiana technologiczna, ona zawsze historycznie powodowała powstawanie nowych potrzeb, nowych miejsc pracy. A teraz oczywiście są pytania dotyczące substytucji, tego jak to się będzie przekładało, ale zasadniczo trudno jest bardzo ludziom, że tak powiem, w głowie zapamiętać to, że za 5 lat będą nowe miejsca pracy, które dzisiaj w ogóle nie istnieją i będą oczekiwane kompetencje, których dzisiaj w ogóle jeszcze nie jesteśmy świadomi. Zresztą nasze doświadczenia we współpracy z firmami przemysłowymi pokazują, że przedsiębiorcy nie tylko narzekają na to, że brakuje rąk do pracy, że brakuje ludzi i cały czas mówią, potrzebujemy więcej pracowników, przepraszam, ale też właśnie to, że firmy, które inwestują w robotyzację, zazwyczaj zatrudniają jeszcze więcej ludzi, bo firmy się rozwijają, zwiększają swoją produktywność, zwiększają swoje rynki, a nie w drugą stronę. No to mam jeszcze kolejne do Państwa pytanie, gdzie te roboty, których się tak boimy?
Gdzie te roboty, które tak wywołują taki lęk? Bo widzimy oczywiście takie reklamy, tutaj akurat przykład Volvo, które ma takie futurystyczne ciężarówki bezzałogowe. Być może Państwo mieli okazję zobaczyć tańczące roboty firmy Boston Dynamics, które mają naprawdę już bardzo dużą umiejętności i być może niektóre osoby te roboty przerażają. Ale zwróćmy uwagę na to, że każdy z nas jest świadkiem tej automatyzacji i robotyzacji w miejscach, które są wcale nie aż takie znowu zaskakujące. Pierwsza na świecie bezzałogowa kolej była zamontowana w 1981 roku, 40 lat temu. To jest pierwszy pociąg bez maszynisty. To nie są rzeczy, które się dzieją jakąś gwałtowną rewolucją, które teraz roboty, które nam zabierają tutaj nasz świat, rzeczywistość. To naprawdę jest taka powolna ewolucja i taki długotrwały proces. Być może Państwo korzystali z kas samoobsługowych albo stanowisk do zamawiania produktów. No to jest właśnie przykład tych nowych technologii, które działają jako tak właśnie automatyzacja i robotyzacja niektórych procesów, niektórych elementów procesu w firmach. Tutaj akurat przykład bardzo ciekawy z Wielkiej Brytanii, gdzie roboty rozpoznają na taśmie odpady, to jest sortownia odpadów w centrum recyklingu. One rozpoznają, które to jest butelka PET, które to jest karton, które to jest tektura i później robot może już wybierać z tej taśmy poszczególne produkty i je sortować, poszczególne odpady. To jest bardzo też ciekawy przykład zastosowania robotyzacji. Innym przykładem jest oczywiście zmywarka domowa, czy wszystkie roboty sprzątające. Zresztą ta kategoria robotów serwisowych, bo tak nazywamy te roboty sprzątające, myjące i tak dalej, to są w tej chwili najszybciej rosnąca kategoria robotów również w przemyśle. A więc są to prace, które my chętnie oddajemy robotom. Każdy z nas w swoim planie dnia ma takie prace, które chętnie oddaje właśnie pod automatyzację czy robotyzację. Być może część z Państwa korzystała z Doodle, takiego łatwego sposobu na ustalenie między wieloma osobami terminu spotkania. Tam, szczerze mówiąc, wielkiej inteligencji, jakiejś automatyki nie ma, ale już upraszcza to nam nasze codzienne zadania i każdy pewnie chętnie pod takie narzędzia sięga. Nie mówiąc już o na przykład firmie xAI, która robi to samo, ale wyposażając nas w takiego wirtualnego asystenta, wyposażonego w sztuczną inteligencję, który może konwersować z różnymi osobami, normalnie prowadzi wymianę mailową i w momencie, gdy ustali z nimi termin, dobrze, to może piątek po południu jest dobrym terminem o 13, to dopiero wtedy włącza was w korespondencję mailową i działa prawie jak taki wirtualny sekretariat ze sztuczną inteligencją. A więc to są te miejsca, w których my chętnie wykorzystujemy sztuczną inteligencję. Jest dużo rozwiązań chatbotowych. I znowu, każdy, kto używał tych chatbotów, wie, że jeszcze jesteśmy daleko od jakiejś takiej płynności tej sztucznej inteligencji do załatwiania naszych problemów, ale z drugiej strony, po co zawracać głowę żywej osobie, pracownikowi, po to tylko, żeby na przykład nam odczytał informacje z tabelki, typu na przykład, jakie mamy składniki naszego rachunku za prąd. Niech to zrobi chatbot, niech ta osoba poświęci czas na rozwiązywanie realnych problemów ludzi, niech ma trochę więcej czasu na to, żeby poświęcić komuś czas na obsługę klienta, a nie tylko na odczytywanie danych z tabeli. Po to używamy automatyzacji i robotyzacji w wielu różnych miejscach w przemyśle. A więc chciałem postulować spokojnie, bo Polska ma bardzo niski poziom robotyzacji i naprawdę jesteśmy jeszcze na etapie, w którym powinniśmy być na alarm. Po drugie, Polska ma trudną sytuację demograficzną i musimy szukać miejsc do zwiększenia efektywności produkcji. Po trzecie, nie dostrzegamy, jak wiele nowych zawodów dopiero powstanie. Stąd trudno, jakby łatwo jest bić na alarm, nie myśląc o tym, że te nowe miejsca pracy przecież powstają, to jest reguła. I w końcu technologia wykonuje pracę, której my nie chcemy, którą my próbujemy jakby się jej pozbyć. I chciałbym Państwu też powiedzieć dwa słowa o przemyśle, jak przemysł się robotyzuje, bo przemysł naprawdę jest skarbnicą wiedzy i ja jako osoba, która przez 8 lat pracowałem ze startupami, a teraz pracuję z przemysłem, czuję, że tam jest mnóstwo inspiracji. Po pierwsze, przemysł robotyzuje się powoli. Pokazywałem te liczby, to nie jest jakieś gwałtowne tempo. Być może poza jakimiś krajami azjatyckimi, gdzie rzeczywiście ta konsumpcja wewnętrzna rośnie tak szybko, że też rośnie szybko robotyzacja. Ale brakuje integratorów, brakuje talentów i doświadczeń w zakresie automatyzacji i robotyzacji i wszyscy starannie liczą ROI, czyli zwrot inwestycji. Wszyscy naprawdę szukają tego momentu, czekają na ten moment, w którym inwestycja w robotyzację będzie się zwracała, więc nie jest to jakiś bardzo gwałtowny proces i jest bardzo procesem wymagającym. To, czego możemy się nauczyć od przemysłu, to jest to, że oni najpierw optymalizują procesy, a dopiero później je automatyzują. Optymalizują, czyli usuwają wszystkie czynniki błędu, miejsca, jakieś słabości i procedury
i dopiero później ją automatyzują, bo wiedzą, że automatyzacje nieoptymalnej procedury mogą tylko amplifikować problemy. Jeżeli popełniamy na przykład regularnie, systematycznie błąd z jakiegoś powodu, to gdy tą procedurę zautomatyzujemy, to ten błąd będziemy powtarzali już po znacznie większej amplitudzie, znacznie częściej. Jeśli chodzi o to, które prace przemysł robotyzuje, automatyzuje, to najpierw te prace uciążliwe, powtarzalne, niebezpieczne. To jest naprawdę, przekłada się przez wszystkie profile przemysłowe, które widzimy. Nie wspominam bezpośrednio o celach rozwojowych, zrównoważonego rozwoju, ale mam nadzieję, że wszyscy Państwo widzicie, że co najmniej w tych trzech celach zrównoważonego rozwoju absolutnie jakby to, co mówię, i robotyzacja może budować pozytywne efekty. To jest to miejsce, w których ta robotyzacja działa. I teraz już wyczerpuję powoli swój czas, ale jednak muszę, zapraszam do zadawania pytań, ale jednak jeszcze muszę powiedzieć słowo komentarza. No, bo na pewno jest aż tak kolorowo. Oczywiście należy być umiarkowanym optymistą. Ja bym chciał Państwu tylko powiedzieć o kilku wyzwaniach, które obserwuję. Po pierwsze, robotyzacja i automatyzacja i nowe technologie często nie służą zastępowaniu pracy ludzkiej, ale segmentacji pracy. To powoduje, że jakieś zadania, przepraszam, bo słyszę jakieś tutaj szeleszczenie, prosiłbym o wyciszenie mikrofonu, jeśli ktoś może. Segmentacja pracy powoduje, że dzielimy pracę jakiejś osoby na małe fragmenty, dzięki czemu możemy ją outsourcować do bardzo różnych osób, podwykonawców w różnych krajach, dzielić ją na małe paczuszki, dzięki temu pracodawcy mają bardzo dużą kontrolę nad tym, co się gdzie dzieje. To wymusza i implikuje zwiększony nadzór nad pracownikami do poziomu, w którym firmy, korporacje wpływają na najdrobniejsze zachowania pracownika. Czyli pracownik przestaje mieć tą swoją autonomię pracy i przestaje wykonywać ją w sposób twórczy i w sposób samodzielny, tylko dostaje polecenia, że w tej rubryce wpisz to, następnie w tej rubryce wpisz to i tak dalej. Inne wyzwania to jest na przykład to, że inteligentne planowanie produkcji może prowadzić do nagłych zmian zadań dla pracownika, czyli pracownik co 15 minut dostaje na swój smartwatch informację, gdzie ma teraz w fabryce stanąć, co ma robić. I to powoduje bardzo duże obciążenie pracowników psychiczne i również może prowadzić do elastycznych grafików, które dzisiaj już w Stanach są dużym problemem, czyli pracownicy, którzy są przez cały dzień on call, czyli czekają po prostu, bo a nuż jakiś algorytm wypluje informację, że teraz zwiększamy produkcję i wtedy pracownik musi jechać do fabryki czy do sklepu na przykład na kasę i zamiast pracować 40 godzin regularnie, to pracuje na przykład tylko 3, później 5 godzin dziennie, bo akurat tak wyszło z elastycznego grafiku. Panie Bartoszu, już musimy dobijać do brzegu. Okej, okay. No to to jest tak naprawdę mój ostatni slajd, jakby, który miał tylko służyć temu właśnie, żeby pokazać, że ta robotyzacja oczywiście może mieć swoje negatywne strony. Nie chcemy, żeby ona zwiększała produktywność nowymi technologiami poprzez dociskanie pracownika, tylko raczej po to, żeby substytuować pracę ludzką w tych najtrudniejszych miejscach, tam gdzie ta praca jest uciążliwa i ciężka. Dyskusja musi trwać, dlatego kończę slajdem powodzenia. Nie, dziękuję, tylko powodzenia, bo dla nas wszystkich to jest duże wyzwanie. Dziękujemy bardzo, panie Bartoszu. Myślę, że jeśli ktokolwiek się bał robotyzacji, to po pana prezentacji już wszystkie obawy zostały rozwiane.